Rak szyjki macicy jest drugim co do częstotliwości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce rocznie taką diagnozę słyszy około 3000 pań. Połowa z nich na skutek tej choroby umiera. Od lat suwalski samorząd funduje nastoletnim dziewczętom szczepienia przeciwko wirusowi HPV, sprawcy tego rodzaju nowotworu. Właśnie rozpoczyna się kolejna, doroczna akcja szczepień. Objęte nimi są dziewczęta urodzone w 2006 i 2007 roku, posiadające suwalską kartę mieszkańca. Nastolatki urodzone w 2006 roku pierwszą dawkę szczepienia warunkującą przystąpienie do programu mogą przyjąć do 16 października. Które przyszły na świat rok później, do 16 listopada. Szczepienia realizowane są przez trzy podmioty. Poradnię przy ulicy Pułaskiego 26A, przychodnię przy Putry 9 oraz w Szpitalu Wojewódzkim. Jak wskazują badania, w krajach, które wprowadziły szczepienia, zredukowano infekcję wirusem HPV aż o 90%. Z tego powodu z pewnością warto je rozważyć. Szczepienie to w Polsce nie jest obowiązkowe, należy do katalogu płatnej profilaktyki. Tyle, że w Suwałkach zapłaci za nie ratusz. Do tej pory na całym świecie podano ponad ćwierć miliarda dawek szczepionki przeciwko HPV. Specjaliści mają na jej temat ugruntowaną opinię. Podawany specyfik jest bezpieczny i dobrze tolerowany.